I co? Nowy abysik patcha 5.0 wleciał do Genshin Impact, a ja zamierzam go w tym momencie przejść. Są zmiany na florze 9 i 10. Jakoś była duża wersja patcha i mamy małych saurianów na początku. 11, no tutaj coś już po solidnemu powinno być, nie? No to bierzemy Arlecchino Teemek i Newvillette Teemek i co? I powinno pójść? Wszystko prosto? Taka zucha czy Venti? Już się rzucili, 2% zbili. No i teraz one-shotowani Arlecchino, tak? No mniej więcej. Coś w tym stylu. Tam się za bardzo rzucają, no to robię tak. Chyba nie? No, coś takiego robię. 6% w porywach więcej będzie? Czy nie? Nie. 6% pierwsi zbili. Jakoś się nie starałem. No dobra, mam kazuchy, nie musiałem się starać. Sami mówię, że to takie proste, to będę przypominam sobie, ile mam postaci. Jak ciężko mogłoby być, gdybym ich nie miał. Dwóch przeciwników? Nie, ale dobra, to już jest proste. To. Tutaj nie ma szans, żeby na tym stracić punktów tego, nie? Jakby... Znaczy dosłownie wziąć łucznika i zrobić tak, nie? Aha, to było... Trzeba aimshoty brać? No. Mniej więcej coś takiego. Dobra, czyli... Tak naprawdę mamy 40 praktycznie procent na part 1. Dawno nie było tak prosto. Ostatnim patchu nawet slimy tam zadawały obrażenia, nie można było... Na moim poziomie się wywalić, jak się robiło to na zbyt na odczepnego. A Zielnik jest zbuchowana, jaka szkoda. To mi dużo zmieniało. Okej. Okay. A Spektery to ich się bić nie lubi. A ja mówię, 40% na jeden par, to aż za prosto trochę, nie? Zresztą narzekanie, że Abyss jest za prosty, nie jest tutaj. Trafną rzeczą, nie? Bo potem dowalą taki, że znowuż będzie trzeba trzech elementów różnego sortu i jakichś wygibasów. Albo będzie bicie wilka, którego nie ma na planszy na czas. A na drugim party... Było coś takiego, że był wilk, a na drugim party był serpent, nie? I... To było straszne. Gdyby się idealnie zmieścić w tym, co oni tam chcieli od nas. Dobra, Arlecchino bijąca po 100 tysięcy to też jest taka... ciekawostka bardziej. Już trudność. Duża fala. Te pierwsze zawsze są proste. Tak, ale wcześniej było więcej fali, więc ja mówię teraz z perspektywy ogólnie, z ogólnej obserwacji. Że to jest proste, to jest trudne ogólnie w stosunku do Abyssa był. No bo to, że no my to przechodzimy, no to... Jeszarin, no to takie... Dość oczywiste, nie? Że jak się ma... Czteroletnie około konta, to... Jest to proste. A co to za smok? Ja poznam jego atak. To jest Sumeru ziutek? Ten... No dobra. 11-3. Niech 12 pokaże puzzle. Bo to pewnie pójdzie prosto, nie? 5 opponents. Na pierwszych trzech to padnie chyba zaraz samych z siebie. Dwa machnięcia włócznią. A! Magmiarze. To są magmiarze czy lawa? Nie poznaję. Magma to gorzej, jak Avatar of Lava to lepiej. Ich? Okay. Moja Arlecchino nie jest Arlecchino. Ta bije dużo z boosta. Niestety. To oni trochę biją. No, wzięcie. Jeden oponent? Nawet nie dwa? Ja mam wrażenie, że tu Physical Razor da radę na tym Abyssie. Na dwójce, jak zrobisz Physical Razora z Fischl, Dioną. O ty, Mendo. Ale no myślę, że Fischl z Razorem i nie wiem, Dioną czy coś. 160 tysięcy fall damage'a! Przecież to można Jhin wziąć i podbijać tych przeciwników. Mencie, Newvillette. W sumie mam Bennetta dostępnego, mam Kazuchę, mam... Znaczy Double Pyro po prostu. Po prostu Double Pyro, więcej ataku dla Heidenki tutaj. Normal Encharge Attack Damage Bonus.
Ja chyba chcę, żebym pochwalił ich Abyssa. Aż nie wierzę. 5 opponents. O! Przynajmniej nie 8, jak ostatnio było. Czy tam ile było? 13 opponents było w 12? To było bardzo niezdrowe według mnie. Już widzę, na szczęście nie mam już tych głupich pomysłów teraz. Co? Fatujec jest. No, trochę HP mają. Aha. Skamet ogólnie. No, ale czy na trudnym tego nie nazwał? Ile minuta będzie? Będzie minuta. Rejdenka. No nie, to jestem latający. Nie zwróciłem uwagi na to totalnie. Nie wiem, to jest mały latający, wait. Nie musiałem na to zwracać uwagi. No tak. Sumeru? Cześć? Trzy wave'y, zanim możesz tego do dwóch albo coś takiego, nie? A, jeszcze ten. On chyba, z tego co wiem, to potrafi walnąć. Że najlepiej, żeby mnie ten jakoś dziwnie nie uderzył. Mówię to dostając prosto w łeb. No dobra, to już troszeczkę... Wiem, że się zrobiło na chwilę. Ale tak jak mówię, na chwilę. Do opuszczenia boostów, tak naprawdę. No nie, no mieli to dwa energia, i proszę cię. Ej, już tutaj. Nie tak źle. Będzie co, po minucie będzie około? Chyba, chopiasty. Coś innego by się przydało. Szczerze powiem. No nie będzie tak łatwo. Nie tak lekko? Ale nie zone-shotował. A poprzednie aby się one-shotowały. Atak dla Redenki? Nie, HP dla Newvileta. Newvilet to jest głównym carrym tego Abyssa. Trzech oponentów. Z tego co widzę, to tu jest już 3. Czyli 2 wave'y. Powiedzmy, że to jest... Aha, Jay! No, 12? No, taka bardziej standardowa niż łatwa, bym powiedział. W sensie, nie nazwałbym jej łatwą, nie? Ja wiem, jak to określić się, czy ona jest łatwa, czy nie. No to łatwiej bym ją nie nazwał, ale też... Nie wymaga jakichś dziwnych elementów cały czas, żeby mieć, nie? Naprawdę tych poprzednich fatujców to można z wielem kazuchy czy innej sukrą zrobić na raz, ponieważ oni byli jakby Cryo i Pyro, więc jakby niwelują się nawzajem, nie? Ewentualnie jakąś wodę by wypadało, o. Tutaj też coś się dzieje, że oni są osobno. I 5 wave'ów na 12-2. Ej, 4 wave'y. Co to było? Array jest na 12-3, no zaraz się dowiem, co to było. Ale chyba jakiś też posik był, nie? Błąd z tej overloada cały czas, nawet nie wiem, jak jego animacje wyglądają. Się na linii pewnie zdziwię. A, Kenkacz jest. To tak nie miło, nie? No. To już jest na razie, że dość mało czasu pojadało na robienie tego. 12-2 definitywnie wymaga tej pewnej taktyki już. Oczywiście nie mówię, że nie da się na odwal grać, jak ja teraz gram, ale to trzeba już jednak być przygotowanym, żeby grać na odwal. Nie można mieć byle czego. No, no i błościki. On się teleportuje? Tak, oczywiście. On by się nie teleportował. Oczywiście, że się teleportuje. To jest strasznie irytujące. Już dostałem.
kilkukrotnie. Oj, zjudasz? Oj, poprawiłem i zrobiłem dobry. No dobra, jeszcze jedno będzie combo. W takim razie... Mogłem zostawić energię. Mogłem. Tutaj podładuję, byle nie pa... Nie podładuję. I nie padnę. Okej. Chwila, nie potrzebuję. Miałem takie coś tam. Dobra, żabol. Żabol w abysie. Czyli tak zwana nowość. Jak ta nowość wygląda? No jak się nie to czuję? To kolega obrażenia posiadł. Okej, pyro trzeba użyć. Coś takiego? A on to zjada? Aha. No dobra, widzę, że granie Dio oddało. W tym razie. Nie przerwałem mu tego, więc nie czepają. No jaka szkoda. No nie powiem. Ja się bije łatwiej niż Puma. I szybciej. Ma zdecydowanie mniej HP. No i Array, 2 minuty, no. Silnik typu irytujący, weź, daj się w końcu bić. I nie lataj. Niestety nie mam naładowanych wszystkich skilków. 2 rotacje Beneta. Zajnik, proszę cię. Moje problemy... Nie mam, rząd latuje akurat. Moje problemy, tak. Ja i moje problemy. Jak mogę nazwać tego przeciwnika, myślę. Będę wbijający 50 tysięcy. Okej. Skrytował. O, włączył już to. Okej. Cześć. Nie mam. Mogę mieć coś, proszę? Nie wiem. Proszę, 1 punkt energii, come on. Zaraz tu się nieprzyjemnie zrobi, nie? Za dużo czasu zwoistowałem. No coś tu zagrałem definitywnie źle. Na odwrót przede wszystkim. On tu zaraz troszeczkę się podleczy. Chyba, że go zdążę ubić przed tym skrzeszaniem. On się z tych części łączy, jak się go za... Jak to się dobije. A. Co? Zielnik silna. Słyszałem tylko dźwignięcie o zielnik i potem koniec. No dobrze. I co? Czyli zrobiłem Abyssa w 20 minut od floru 9 do 12. Nie resetowałem go. 12 grałem po raz pierwszy tak trochę na odczep się, nie sprawdzając, co dokładnie mnie czeka. Tylko tak przejrzałem na szybko. Czyli co? Za miesiąc to samo. Newilet dalej silny. Kaczyna chyba dostanie nowy przedmiot. A ja dziękuję za oglądanie tego odcinka na YouTubie. Zapraszam na streamy, na których dzieją się takie rzeczy jak ten taki Abyss na żywo. I co? Trzymajcie się. Na razie, hej, pa. Cześć.